To jedziemy. Dwa młynki. Raz. Dwa. I wyrzucamy ręce w dowolne stronę. Cztery razy. I jeszcze tyle. I tyle? Już? I tyle. I nawet nie ma znaczenia gdzie w ogóle. Ważne, żeby było rytmiczne. Więc zobacz, tak? Nic nie trzeba myśleć, a ciało samo się Proszę rusza. Państwa, tak się właśnie zakończyła rozgrzewka teraz przed południem o godzinie 11, ale o 17 będzie się tutaj działo. Tak jest. Bowiem, oj, będzie. Będzie, tak? Justyna Wicińska, popularyzator właśnie groove. W muzyce to jest oznaczenie właściwie rytmicznego tego, czego mnie uczyłaś tutaj właśnie przez dobrych kilka minut poruszania się. Okazuje się, że to wcale takie łatwe nie jest, jakby nam się wydawało, że my się w rytm poruszamy. Natomiast mówimy, proszę Państwa, o akcji na wakacjach, bo jesteśmy tu w Opolskim Amfiteatrze. Właściwie, jak dokładnie wiemy, to miejsce już zasłynęło z różnego rodzaju siest, bo jesteśmy przecież na amfiteatralnym tarasie. No i teraz na tym tarasie będziemy mieli i relaks, i muzykę. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby właśnie tak na wakacjach spróbować tego rytmicznego, a właściwie nawet momentami uduchowionego takiego elementu, bo o tym duchu jeszcze powiemy też trochę. Tak, chociaż sam taniec groove jest taki bardzo, właśnie chodzi o ten groove, o ten feeling, o to, żeby wyłączyć głowę i tak naprawdę my w tym tańcu odpoczywamy. Mhm. Tam owszem, jest relaks jeszcze na koniec i fajnie się trawi cały ten wysiłek, ale ten taniec, sama idea tańca groove jest taka, że żeby po prostu ruszać się po swojemu. My będziemy tańczyć wszyscy razem, będziemy wspólnie w jednym rytmie. Ja będę proste, o właśnie takie, to była chyba najbardziej złożona kombinacja ruchów, bo czasem to jest zwykłe pstrykanie i to wystarczy i każdy to robi na swój sposób, wczuwając się trochę w muzykę, czując ją, właśnie trochę o to chodzi, żeby bardziej poczuć, a wyłączyć to myślenie, bo to wcale nie jest trudne, to jest dla nas naturalne, mamy ciało, możemy nim poruszać, tylko gdzieś po drodze zaczynamy myśleć, że tańczyć to trzeba umieć, a się okazuje, że nie, tylko trzeba się nauczyć mieć przyjemność z tego tańczenia. I trochę tak dla odprężenia głowy, my tutaj ten groove już tańczymy, tak z pół roku próbuję rozkręcać Opole, żeby go w ogóle pokazać ludziom, bo okazuje się, że od 15 lat krąży po świecie, a w Polsce nikt jeszcze o tym nie słyszał. Jest jakaś taka, wiesz, tajemnica tego groove, no bo ostatnio popularne są takie rzeczy jak salsa, tańce prawda, południowoamerykańskie, też które polegają, tak jak ty mówisz, na ruchu, na odstresowaniu się, a co jest tą taką istotą tego groove, na który dzisiaj po południu serdecznie wszystkich zapraszamy, prawda? Tak, tylko w tych wszystkich tańcach jednak one opierają się na jakiejś technice, na jakichś określonych rytmach, których musimy się nauczyć. Uczymy się i techniki, i sekwencji kroków, no i to wymaga czasu, albo jakichś umiejętności tanecznych i tak dalej, więc każdy wybiera coś dla siebie. A w tańcu groove jest tak, to jest tak naprawdę bardziej metoda tańczenia, bo muzyka jest tu różnorodna. No właśnie, jakie tam gatunki, od spokojnych, które będą po nawet możemy tańczyć czacze, tango, balet i nie musimy w ogóle wiedzieć, jak to technicznie robić, a możemy mieć z tego przyjemność, bo chodzi o to, żeby coś, co nam tam świta w głowie, o, jak takie disco właśnie zatańczyć, to po prostu nie ma znaczenia, gdzie my te ruchy, jak wyrzucimy te ręce, tylko żeby po prostu się poczuć dobrze w swoim ciele i poruszać po swojemu. I nagle się okazuje, że jak nie musimy nikogo naśladować, nie mamy tego wzorca, do którego każdy zawsze dąży, a trudno jest robić identycznie jak instruktor i dotrzeć do tego punktu, do tej perfekcji, to jak nie musimy nikogo naśladować, to nasze ciało się całkiem nieźle rusza. I nawet jak ktoś stwierdza, że jest antytalenciem do tańca, to się okazuje, że gdzieś każdy jak ta muzyka chociaż trochę ma. Mu sprawia przyjemność poruszanie się do muzyki, to tu jeszcze podkręcamy to tym, żeby się wczuć w klimat, jak jest latino, to tam rozbujać biodra, żeby po prostu odpuścić myślenie i się fajnie pobawić. Jest dużo takiej radości w ogóle w tym tańczeniu. Dzisiaj to jest pierwsze spotkanie. Kto może przyjść, kto jest zaproszony i nie na tym nie koniec. Ale to powiemy najpierw o tym, co będzie się działo po naszym treningu, proszę Państwa, po południu. Dokładnie. No. Przyjść może dosłownie każdy, bo mamy tu ogromną przestrzeń, więc tak naprawdę to nie jest też ograniczone, że ja tu wszystkich muszę widzieć, że każdy musi mnie widzieć, bo nie będziemy w żadnym ustawieniu w liniach, tylko będziemy tu swobodnie sobie tańczyć po tarasie, po całej przestrzeni. Niezależnie od tego, jaki mamy wiek, umiejętności taneczne, sprawność nawet, bo od najmłodszych po seniorów ten groove spokojnie można tańczyć. Można sobie spokojniej nawet przysiąść i zostać z nami w rytmie, więc dosłownie każdy
była informacja o zapisach, natomiast spokojnie można z marszu też przychodzić na ostatnią chwilę, zabierać dzieciaki. Tak, z przypadku też jak najbardziej. To jest pomysł na lipiec, ale wiem, że chciałaś tak zrobić, żeby akcja została powtórzona, ale jeszcze z dodatkowymi elementami, bo tak jak mówiliśmy i mówimy, groove to jednak jest to słowo rytmika, ten rytm, który gdzieś przy tej okazji panuje, to co do tego jeszcze można dorzucić? Tak, to w ogóle każde zajęcia z tym tańcem groove się kończą też takim relaksem, takimi 5 minutami i one są bezcenne, bo zazwyczaj gdzieś tam uciekamy, jest jakiś stretching po różnych treningach, a nie mamy tej chwili, żeby jeszcze nie uciekać, żeby poczuć w ogóle całe to zmęczenie, ile tych emocji po drodze w tym tańcu się wyzwoliło, bo to właśnie o to chodzi. I ten relaks. I tutaj był pomysł i takie było założenie, że zakończymy to trochę wydłużonym relaksem w formie kąpieli w dźwiękach. Wow. Przy grze, tak, na instrumentach tybetańskich. Natomiast niestety osoba, która miała to prowadzić, niefortunnie się zdrowotnie złożyło. No, więc relaks na pewno będzie, tylko właśnie tutaj musimy zabrać ze sobą matę i wodę do picia, bo jest słonecznie, więc na pewno da się we znaki ta wysoka temperatura. Natomiast w takiej pełnej formie, jak była założona właśnie, 2 godziny z takim dłuższym relaksem. Powtórzymy to 8 sierpnia. To będzie czwartek i takie wieczorne spotkanie od 19 do 21. Też tutaj i na pewno będzie o tym jeszcze głośno. Czyli zrzucajmy z siebie dzisiaj tę tygodniową, proszę Państwa, emocje, tak, która nam towarzyszy. Tak, bo to o to chodzi, żeby głowa odpoczęła, żeby w ogóle i żeby wypuścić z siebie tą taką radość. Ja tak już naprawdę to o 11, drodzy Państwo, zrobiłem. My zapraszamy. Pani Justyna czeka na Państwa, na to spotkanie popołudniowe. Zaczynamy start równiutko? 17:00. Ważne, to my, żeby co, się nie spóźniać, bo tak, chciałabym wszystkich wprowadzić. No, to co, my przećwiczymy jeszcze raz nasz schemat, żeby Państwo wiedzieli, że to nic trudnego. Nawet taki nie do końca tancerz jak ja jest w stanie sobie z tym śmiało poradzić. Zachęcamy Państwa. Dzisiaj sporo relaksu tutaj właśnie na górkę. Państwo wjeżdżają do amfiteatru, by tu na tarasie spędzić miło czas. To co, powtarzamy? Dobrze, jeszcze raz? Energii. Te lekcje? Pamiętamy? No, mam nadzieję, że pamiętamy. No proszę, to lecimy. Dawaj. Jeden, drugi i disco leci. Tak mamy jest, to, iluz totalny.